witam Was w nowym filmie. Dzisiaj przychodzę do Was z projektem Zero, z wyczekiwanym przez Was projektem Zero. Jeżeli ktoś nie wie, co to jest projekt Zero, to zaraz krótko Wam opowiem. Ale chciałam zaznaczyć, że ja już to robiłam wcześniej. Wstawiłam Wam projekt Zero w październiku, ale potem zrobiłam przerwę na kanale i... Wiecie, zużyłam część rzeczy, wyrzuciłam i resztę odłożyłam do szuflady i tak nie za bardzo wiedziałam, czy mam robić dalej to, czy nie. Ale Wy pytaliście się non-stop, także postanowiłam kontynuować projekt Zero. A co to jest? Jest to taki projekt, w którym wybieramy sobie produkty kosmetyczne, które chcemy zużyć. Pokazujemy je w filmie, ja pokazuję Wam, chciałabym zużyć to i to. I staram się jak najczęściej tych produktów używać i później przyjść do Was i powiedzieć Wam, co udało mi się zużyć i co następnego do tego projektu dodaję. Tak jak już Wam powiedziałam, część produktów zużyłam. Nie pamiętam już tak naprawdę, co było w poprzednim projekcie, więc stwierdźmy, że zaczynamy od nowa. Mogą tutaj się pojawić rzeczy, które były w poprzednim projekcie Zero, bo ich na przykład nie wykończyłam, lub zupełnie inne produkty, także zaczynamy od nowa. Są to produkty, których używam, powiedziałabym, rzadko. Są może z dwa produkty, których używam regularnie i po prostu chciałabym je wykończyć, bo już jest resztka. Wybaczcie, ale jest mega ciemno, a ja nagrywam to naprawdę spontanicznie. Jak wiecie, musimy siedzieć w domach, jeżeli to możliwe, więc postanowiłam, że zamiast, wiecie, zamartwiać się i słuchać cały czas wiadomości, to skupię się na tym, żeby dla Was przygotowywać filmy. Oczywiście, jeżeli nie muszę, nie wychodzę, staram się być ostrożna i Wam też to polecam, ale myślę, że każdy z Was, z nas, też chciałby na chwilę odetchnąć, więc myślę, że takie normalne filmy na YouTubie zajmą Wam po prostu chwilę w ciągu dnia. Także to nie jest tak, że ja lekceważę temat czy coś, tylko po prostu chcę Wam przynosić normalne treści na kanał, tak jakbym to robiła do tej pory. Zaczynamy. Pierwsze dwa produkty są to produkty do mycia twarzy i przypomniało mi się o nich, jak teraz była u mnie mama. Dlatego, że powiedziała, że właśnie kupiła sobie ten produkt i jest to Nakomi Botanic Cleansing Foam, czyli po prostu pianka do twarzy. I powiem Wam szczerze, że ona nie jest jakaś rewelacyjna niestety. Jej tutaj już za dużo nie zostało, gdzieś z tyle. No i ja stwierdziłam, że chciałabym ją po prostu już wykończyć, wyrzucić, żeby nie leżało to po prostu w szafce, a też żal mi tego jakoś wyrzucać. Nie jest najgorsza, ale zdecydowanie pianki nie nadają się do demakijażu, to raczej jest oczywiste. Ale nawet do mycia tego makijażu, wiecie, jak zrobicie demakijaż olejkiem i tak dalej, chcecie domyć resztki, też nie zawsze wszystko zmywają. Dlatego ja używam tego typu produktów na przykład rano, kiedy po prostu chcę umyć twarz przed nałożeniem pielęgnacji, a nie potrzebuję nie wiadomo jakiego oczyszczenia, no i nie mam makijażu na sobie, albo po prostu w dni, które tego makijażu nie noszę. Także chciałabym wykończyć to. I mam jeszcze drugi tego typu produkt, który jest już o wiele lepszy, jeżeli już miałabym porównywać, ale też pianki nie są moją ulubioną formą, jeżeli chodzi o mycie twarzy, ale powiem Wam, że ta jest całkiem dobra. Jest to Orientana, nawilżająca biopianka do mycia twarzy do każdego typu cery. Ta pianka nie ma jakiegoś super zapachu, on jest taki ziołowo, naturalny. W każdym razie jest o wiele lepsza niż ta pianka z Nakomi i już coś domywa i pozostawia fajne uczucie na skórze, więc tego na pewno będzie się używało o wiele przyjemniej. Ona ma tutaj działanie nawilżające, regenerujące, myjące, oczyszczające, przywracające miękkość skóry i tak dalej, więc to też chciałabym wykończyć, bo po prostu mam za dużo produktów do mycia twarzy w tym momencie, a tego jest gdzieś z połowa, także dwie pianki do mycia twarzy będę zużywać, myślę, że właśnie w takie dni, kiedy nie mam makijażu albo rano. Dalej mam Wam do pokazania dwa peelingi do twarzy. Jeden wydaje mi się, że był w poprzednim projekcie Denko, ale nie jestem pewna. W każdym razie jest to multifunkcyjny peeling do twarzy i ja chciałabym, od Recibo, ja chciałabym go zużyć, dlatego że po prostu tutaj już jest resztka, resztunia. Tutaj teraz tak na bok zleciało, ale jakbym Wam pokazała to pod słońce, tak jak ja to widzę, to dosłownie jest tyle produktu na dnie. Chciałabym po prostu to zużyć. Lubię ten peeling, on jest delikatny, nie jakiś bardzo inwazyjny, jeżeli chodzi o Waszą cerę. Także jeżeli robicie peeling na przykład raz w tygodniu i lubicie taki porządny, to może nie. To jest taki bardzo kremowy, ma drobinki, ale nie jakieś super mocne. Ja go lubię robić, tak wiecie, dodatkowo, bo ja staram się peeling robić raz w tygodniu, taki mocny,
a to może być jako taki dodatek. A drugi peeling to jest Orientana peeling do twarzy papaja i żeńszeń indyjski. I to kupiłam, słuchajcie, z ciekawości, bo chciałam po prostu jakiś inny peeling. Zapach ma fajny, przyjemny, nie jakiś taki urzekający, ale nie jest to też, wiecie, taki ziołowy zapach. No może trochę. Ten peeling jest fajny. On ma taką kremową konsystencję, jest na skórze taki śliski i on też jest taki dosyć zbity. Ma kremową konsystencję, ale jest zbity. I te drobinki są takie nie za małe, nie za duże, ale można wykonać tym dobry peeling. O wiele bardziej lubię te peelingi Znakomi w tubce. One mają takie idealnie rozprowadzone małe drobinki, które rewelacyjnie Wam zdejmują ten martwy naskórek. To jest coś podobnego. Ale w każdym razie chciałabym ten produkt wykończyć, no bo tak leży, rzadko go używam, a jak już kupiłam, to warto by było po niego sięgnąć i zużyć go zanim, wiecie, straci termin ważności, a on jest ważny do czerwca, więc najlepiej zużyć go, póki jest jeszcze świeży. Mam też maseczki do twarzy. Jest dużo takich produktów, których nie używa się tak regularnie. I są to wszystko maseczki oczyszczające. Mam z tym problem, bo ja po prostu ostatnio nie mam tylu wyprysków. Dbam o swoją cerę, piję dużo wody, lepiej się odżywiam, robię dużo treningów w domu, więc też, wiecie, ta aktywność fizyczna i moja skóra się niesamowicie poprawiła. Ja jestem aktualnie przed okresem i żeby nie zapeszyć, nie mam ani jednej krosty, gdzie zawsze chociaż jedna była. Także jest naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Mam gdzieś tam takie małe krosteczki, no ale to jest normalne. Także ciężko jest mi, wiecie, sięgnąć po te maseczki, no bo teoretycznie co mam oczyszczać? Ale z drugiej strony, no to jednak nieważne, czy mamy wypryski, czy nie, tą skórę trzeba oczyszczać, bo oczyszczamy nie tylko, wiecie, tutaj na wierzchu skórę, ale też pory. Więc stwierdziłam, że będę też sobie raz w tygodniu, czy może częściej, robić tego typu maseczki. I mam trzy. Jedna to jest Taupe maska czarny detox. I to jest maska głęboko oczyszczająca, redukująca niedoskonałości i pochłaniająca sebum, ale ona też zwęża rozszerzone pory. I to mi się w niej bardzo podoba, bo faktycznie to widać po jakimś tam regularnym stosowaniu, więc myślę, że skoro nie ma za dużo do oczyszczenia, a może i jest w mojej skórze, to przynajmniej ten efekt zwężonych porów będzie na pewno pożądany. Druga maseczka to jest maska Znakomi, ale nie, to nie jest ten mój ulubiony nawilżający koktajl do twarzy, to jest wersja oczyszczająca i niestety, już Wam chyba kiedyś mówiłam, no nie jest to fajna maseczka. Ona być może działa, być może robi swoją robotę i oczyszcza, ale jej zapach dla mnie jest po prostu nie do przejścia. Tamta pachnie, ta jest jak taka pasta, jakaś taka, nie wiem nawet jak to określić. Po prostu jest nieprzyjemny, nie podoba mi się, nie jest ani ziołowy, ani jakiś taki, jest taki nijaki, ciężko go w ogóle określić, ale mimo wszystko, kiedy już ją stosuję, no to widać, że ta skóra jest w jakiś tam sposób oczyszczona. Jej zostało tyle, także myślę, że nie powinno być większego problemu ze zużyciem tej maski. A trzecia maseczka oczyszczająca to jest maska, którą bardzo lubię i to jest Mia My Beauty Express i to jest maseczka 3-minutowa, wygładzająca z aktywnym węglem kokosowym. I ona wygładza, oczyszcza z nadmiaru sebum, rozjaśnia, matuje i nawilża. Ja myślałam, że nie może być maseczki, która i oczyści Wam skórę, i nawilży Wam skórę, i wiecie, i wygładzi skórę. Ta maseczka to robi. Ja uwielbiam produkty Mia. Nie próbowałam jeszcze wszystkich, ale te, których próbowałam, mi się sprawdzały. I ta maska jest czarna. Jak teraz była u mnie mama i zrobiłam sobie wieczorem tą maseczkę, to się trochę zdziwiła, ale to jest rewelacyjne, bo nakładacie to sobie, ja zawsze mam pędzelek do maseczek, żeby równo to rozprowadzić i się cała nie pobrudzić. Patrzcie, pasuje mi nawet do marynarki. Nakładacie ją dosłownie 3 do 5 minut, ona zastyga na twarzy i możecie to zmywać, lepiej nie przedłużać, no bo też nie ma co, tak wiecie, dobijać tej skóry i żeby ona była taka mega ściągnięta. Naprawdę fajnie, skóra jest potem taka wygładzona, odświeżona, jest i oczyszczona, nie jest taka sucha na wiór, jest zmatowiona, ale i jest troszeczkę blasku, że przez to oczyszczanie
i matowienie, nie zabrał się cały blask waszej skóry, tak bym to określiła. Także tą maskę lubię, ale już jest trochę otwarta i chciałabym po prostu ją wykończyć. Myślę, że to jest na, nie wiem, 3-4 użycia, tak maksymalnie, więc teraz będzie złuszczanie, oczyszczanie, no moja cera po prostu będzie czyściutka. Jeżeli chodzi o twarz, mam jeszcze dwa produkty i są to produkty takie, powiedziałabym, nawilżające. Pierwszy to jest Mia, również z firmy Mia, My Power Elixir Revitalizing Serum, czyli serum rewitalizujący z firmy Mia. I to jest to duże opakowanie, 50 ml. Jeżeli kupujecie, to kupcie duże. Nie bawcie się w małe, bo to jest genialny produkt. Ja mam małe opakowanie, bo kupiłam sobie coś takiego na wyjazdy, więc sobie zostawię, mogę sobie tam coś innego przełożyć, albo jak będę miała kolejne opakowanie tego, to na wyjazd mogę sobie przełożyć trochę produktu. Tutaj już, słuchajcie, za dużo tego nie ma, ale to jest takie, o Jezu, to tak pięknie pachnie. Tutaj mamy taką mandarynkę, cytrynę. Jeżeli podobał wam się zapach olejku do demakijażu z Natu, to mandarynkowe oczyszczenie, bo to też wam się spodoba. Jak ja to nakładam wieczorem, czy rano, jak mam taki dzień wolny, albo jest weekend i mogę sobie zrobić takie poranne spa, to czekam na ten zapach. Jest to serum, którego nie trzeba dużo i ma szeroki wachlarz zastosowań. Możecie go nałożyć jako serum na twarz, możecie nałożyć go na skórki wokół paznokci. Ja bardzo często sobie nawilżałam, bo wiecie, hybrydy, lampa, w której utwardzamy, to wszystko wysusza nam dłonie i trzeba niestety o nie dbać bardziej. Więc często miałam problem z tym, że gdzieś sobie pilniczkiem coś zraniłam, albo skórki są po prostu wysuszone, więc to się fajnie też sprawdzało do tego. Możecie zrobić sobie z tego taką grubszą warstwę i taką a la maseczkę. No, poczytajcie sobie, jest masa zastosowań. No i po prostu jest to bardzo dobry, nawilżający produkt na noc, ponieważ ja często nakładam właśnie to serum i na to jakiś krem, krem pod oczy i rano moja skóra wygląda o wiele, wiele lepiej. A drugi produkt to jest Recibo, krem odżywczy. I to jest krem, który chciałabym zużyć, bo już po prostu jakiś czas stoi w mojej szufladzie i jego została połowa, także myślę, że nie będzie problemu. I używam go najczęściej na noc albo w wolne dni. Nie jest to raczej krem, który wybrałabym na dzień pod makijaż. On ma taką konkretną konsystencję, ale nie jest taki... On jest bogaty, jeżeli chodzi o skład i działanie, ale on nie jest taki, że dostaje wam mega tłustą twarz. Ma bardziej taki ziołowy zapach, ale ma też coś przyjemnego w tym połączeniu, bo trochę kojarzy mi się z tym kokosem, który jest w balsamie do ciała od Recibo. No jest to naprawdę dobry krem i to nawilżenie, które pozostawia, zwłaszcza jesienią i zimą, u mnie się rewelacyjnie sprawdza. Teraz już przechodzimy na wiosnę, więc chciałabym te takie mocniejsze kremy po prostu pozużywać, żeby one się później nie popsuły. Być może moja skóra będzie czegoś takiego potrzebowała wiosną i latem, ale wtedy sobie najwyżej kupię po prostu nowe opakowanie. Bo jakby ja w pielęgnacji wieczornej zawsze muszę mieć jakieś takie konkretne, nawilżające produkty. No ale umówmy się, kiedy będzie lato i będzie 30 parę stopni i po prostu, wiecie, gotujemy się w nocy, to nie będę chciała nakładać na siebie, wiecie, jakiegoś serum, które mi po prostu spłynie z twarzy. Także staram się wykończyć takie bardziej konkretne i treściwe kremy czy sera. Także to jest to. Ostatnie dwa produkty to Nakomi Peeling do ciała truskawkowy pudding. To cały czas jakby mam w planach zużyć i wiecie, zapominam o tym, że mam to w szufladzie. A te peelingi z tej serii do ciała właśnie są rewelacyjne, bo one i wam złuszczą na skórek, jeżeli chodzi o ciało, i pozostawią skórę taką nawilżoną, natłuszczoną i nie musicie już potem się jakoś super balsamować. Także ja wam polecam serdecznie, ale jednocześnie chciałabym zużyć, bo no właśnie nie chcę przesadzać z przetrzymywaniem tych wszystkich kosmetyków, bo chcę po prostu pilnować tych terminów ważności. I ostatni produkt z kosmetyków pielęgnacyjnych to jest krem do rąk, który odnalazłam. Bardzo lubię w ogóle kremy do rąk z Yoop, ponieważ mają fajne opakowanie, z którego możemy wszystko wycisnąć. Są takie bardzo kremowe. Uwielbiam po prostu to, jak wiecie, nakładamy
to na dłonie. Ten zapach herbata też jest moim ulubionym. Szybko się wchłaniają, pozostawiają na wilżenie, ale nie sprawiają, że macie super śliskie dłonie i nie możecie zaraz nic dotknąć. Okej, chwilę musi się wchłonąć, ale to jest raz, dwa i już ta skóra jest okej. I to nawilżenie gdzieś tam czuć, więc ja sobie to biorę do torebki i będę na pewno tego używać, bo ostatnio jakoś tak zapominałam o kremach do rąk, a jednak są ważne. Częściej sięgałam po jakieś takie, wiecie, olejki czy oliwki do skórek, także częściej tamto. Czas wrócić do kremów. Są oczywiście kosmetyki jeszcze z makijażu, które chciałabym zużyć, więc szybko Wam je pokażę, może przy toaletce już, bo trochę się ciemno zrobiło, także mam nadzieję, że będziecie tam wszystko widzieć. I tak, i zaraz wrócimy do podsumowania. Okej, mam tutaj już produkty, które chciałabym zużyć. Nie wszystkie są przetarte, więc wybaczcie. Pierwszy produkt jest to tusz do rzęs i jest to tusz do rzęs z Eveline. To jest ten taki rose gold, taki wiecie, złoto-różowy. I to jest Volumix Fiber Lash i to jest ta wersja, która ma dawać efekt sztucznych rzęs. On jest fajny, ale częściej używam tego złotego, także chciałabym to zużyć. Dalej mam róż z Lili Lolo, jest to róż w kolorku In The Pink. To jest bardzo fajny kolor, ale mam go już naprawdę długo, więc wolałabym go zużyć i kupić sobie najwyżej jakiś inny kolor albo ten sam. Także już jest denko, ale ma być zero. Zobaczymy, czy się uda. Następna rzecz to korektor mineralny z Pixie. Ja mam w kolorze Vanilla Cream 1. To jest fajny korektor, ale po prostu rzadziej po niego sięgam. No bo aplikacja, wiecie, jest troszeczkę bardziej skomplikowana. Umówmy się, jak mamy aplikator, to nakładamy raz, dwa. Tutaj trzeba jednak palcem albo, wiecie, nałożyć palcem, wklepać gąbeczką. Także zobaczymy. A tutaj mam bronzer z Make Up Revolution. To jest ten mega bronzer. No, opakowanie jest już tyranę, ale nie da się nic z tym zrobić i to jest kolorek Cool i zostało już tego niewiele, ale on jest spory, więc trochę będę go jeszcze zużywać. Dobra, słuchajcie, jestem i pogoda się zmieniła po prostu w 2 minuty. Pokazałam Wam już wszystko, co chciałabym zużyć w tym projekcie Zero. Jeżeli macie ochotę dołączyć, to jedyne, co musicie zrobić, to znaleźć w swoim domu rzeczy, które chcielibyście wykończyć, zużyć. Zróbcie na przykład sobie zdjęcie tych wszystkich produktów i kontrolujcie to, czy ich używacie. Ja na pewno zrobię też zdjęcie tych wszystkich produktów, żeby zapamiętać, co w tym projekcie Zero było. Przyjdę do Was następnym razem. Umówmy się, że przyjdę do Was, jeżeli uda mi się zużyć przynajmniej 3 rzeczy lub więcej oczywiście, i wtedy Wam powiem, co zużyłam, jak mi się to sprawdziło, czy na przykład polecam, czy nie. Może tak się zdarzyć, że coś nie będzie mi totalnie odpowiadało i nie będę po prostu tego używać, żeby, nie wiem, nie zepsuć sobie skóry, albo po prostu jeżeli coś mi się nie będzie sprawdzało, no to już lepiej wyrzucić niż się męczyć. Ale jeżeli nie jest tak źle, to najlepiej te produkty zużyć. Także przyjdę do Was za jakiś czas, nie wiem, czy to będzie miesiąc czy dwa, ale już ze zużytymi produktami, przynajmniej z częścią, i wprowadzimy wtedy nowe, kolejne. Także zapraszam Was do dołączenia do tego wyzwania. Zużywajmy swoje niepotrzebne zapasy. A propos zapasów, tak, nie potrzeba nam, wiecie, 10 kremów, 10 peelingów do twarzy. 2 może i owszem, ale nie 10. Także jeżeli macie jakieś większe zapasy w niektórych kategoriach, to myślę, że tam możecie śmiało podziałać. Jeżeli chodzi o mnie, to by było już wszystko w tym filmie. Zapraszam Was serdecznie do subskrybowania tego kanału. Kliknijcie w dzwoneczek, żeby otrzymywać powiadomienia o nowych filmach. Zostawcie kciuka w górę, jeżeli Wam się podobało, lub komentarz. No i oczywiście widzimy się już niedługo w kolejnym filmie lub na Instagramie, gdzie jestem ostatnio regularnie. Także zapraszam Was również tam. No i co, ja się z Wami żegnam i do zobaczenia. Buziaki! Pa!